Cześć kochani, wczoraj rozmawialiśmy o oczekiwaniach, o takich niemożliwych oczekiwaniach, kiedy oczekujemy od siebie rzeczy właściwie niemożliwych. A dzisiaj porozmawiamy o tym drugim spektrum, o docenianiu samego siebie. Bo to, co bardzo często stoi nam na drodze i to, co obserwuję u większości z Was, to to, że nawet jak Wam się coś uda, to tak jakby tego nie było. To znaczy, na początku przychodzicie, widzicie angielski jako ten ogrom do nauczenia się. I wydaje Wam się, że stworzenie paru zdań jest rzeczą bardzo, bardzo trudną. Po czym uczycie się, powtarzacie, rozmawiacie, przychodzicie na zajęcia i nagle się okazuje, że mówicie całkiem nieźle. Ale nawet jak mówicie całkiem nieźle, to jest u Was ta myśl, że okej, no dobra, ale ja jeszcze nie potrafię tego. Albo tam jest coś, tak, czego ja nie potrafię powiedzieć, w związku z czym nie mówię, nie potrafię, mam blokadę, jestem niezdolny i nakręca Wam się taka spirala, dlaczego jest źle. A to, o czym ja chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to jest jedna z najważniejszych rzeczy w ogóle w nauce czegokolwiek. Bo jak mamy na przykład dziecko i uczymy dziecko pływać, to w momencie, kiedy dziecko przepłynie 5 metrów, 6 metrów, wpadając w górę i w dół, tak? Radząc sobie nieporadnie, ale jak przepłynie i stanie i mówi tak, udało mi się, to przecież nie mówimy dziecku na zaraz, ale przecież ty nie potrafisz pływać motylkiem. Tak? Tylko cieszymy się z tego, co się dziecku udało. I to samo tak naprawdę powinniśmy stosować w stosunku do siebie. Dlatego, że jak się uczymy jakiejkolwiek umiejętności, a szczególnie jak się uczymy języka, który jest dosyć kompleksowy, w którym potrzebujecie naprawdę dużo rzeczy zrobić, żeby faktycznie mówić, to fajnie by było, że w momencie, kiedy Wam się coś udaje, żeby faktycznie to docenić, żeby zaobserwować, o, to potrafię, to już umiem i to już nie jest kwestia udania się, tak, czy udało mi się. Nie, to jest kwestia Waszej ciężkiej pracy. Więc docenianie samego siebie za pracę, którą wykonaliśmy i zauważenie, o, przed chwilą tego nie wiedziałem, a teraz już to wiem i zastanowienie się, okej, skoro już to wiem, to co dalej z tym mogę zrobić albo co dalej chciałbym się nauczyć, jest tak naprawdę kluczowe w nauce kolejnych umiejętności. Dlatego, że jeśli bez przerwy patrzymy tylko i wyłącznie na to, czego nie umiemy, nie potrafimy, jeszcze nie wiemy, to skupiamy się tylko i wyłącznie na negatywie i tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. No bo jak myślenie o tym, czego nie umiesz, pomaga Ci w nauce? No wcale. Tak? Bo bardziej skupiasz się wtedy na sobie, bardziej myślisz o tym, jaki ja jestem biedny, jak mnie to nie wychodzi, albo jakie to jest strasznie trudne, ale tak naprawdę nie popycha Cię do przodu. Co popchnie Cię do przodu? Myślenie o tym, okej, teraz jestem na tym poziomie. Co muszę zrobić, żeby być na następnym? Co chciałbym powiedzieć teraz? Czego chciałbym nauczyć się teraz, startując od poziomu, w którym jestem? Docenianie samego siebie jest bardzo, bardzo ważne, bo to jest coś, co pcha nas do dalszego działania. Coś, co pozwala nam zauważyć, że wykonaliśmy pracę, doceniliśmy samych siebie, że wiemy, że to idzie do przodu, że wiemy, że nasza praca, którą włożyliśmy, dała rezultaty. Natomiast jeśli skupimy się na tym, czego jeszcze nie wiemy, a nie zauważymy tego, czego już się nauczyliśmy, to tak naprawdę jaką zachętę do dalszego działania mamy? No żadną. A poza tym samo świadomość tego, co faktycznie już potrafimy, jest kluczem do tego, co faktycznie potrafimy powiedzieć. Bo skoro mamy świadomość, okej, jestem w stanie się skomunikować na takim poziomie, jestem w stanie powiedzieć takie i takie zdania, przyczyni się do tego, że tego typu zdania będziemy próbować tworzyć. Tego typu zdania będziemy mówić, a im więcej będziemy mówić, tym więcej będziemy się uczyć. Dlatego, że jest to pewien fundament, na którym będziemy dalej budować. Jeśli natomiast skupimy się tylko i wyłącznie na tym, czego nie wiemy, to ani nie będziemy mieć motywacji, ani też samoświadomości tego, co faktycznie potrafimy. W związku z czym, jeśli przyjdzie taki moment, że można będzie z kimś porozmawiać, że warto by było wejść w jakąś rozmowę, to nawet tego nie zrobimy, no bo po co? Skoro jeszcze nie wiemy tego i tego. Więc nie damy sobie szansy ani na naukę, ani na rozwój, ani na przyjemne spędzenie czasu.
Doceniajcie samych siebie. Doceniajcie siebie z tygodnia na tydzień, patrząc na to, co udało Wam się w tym tygodniu osiągnąć, dlatego że w kolejnym znowu będziecie mogli się docenić za jeszcze większy postęp, który zrobiliście. Powodzenia. Pamiętajcie o tym. Cześć.